Siema, siema, Tajtori, zobaczcie, jakiego mam skina, jaki on jest straszny w ogóle, ja się go cykam, ale dobra, nie o tym, widzowie. Dzisiaj wydamy sobie może nawet wszystkie moje gemy, troszkę ich jest, jak widzicie, i postaramy się otworzyć jakieś fajne nowe skiny. Mamy dwa specjalne koła, jedno to jest świąteczne koło zabawek, dużo sobie go dzisiaj pootwieramy, no i myślę, że też jakieś straszne koło zabawek sobie otworzymy, bo też jeszcze tych skinów nie mam. Naszym celem jest dzisiaj trafić nowe skiny, to jest najważniejsze i musi nam się to udać. Słyszałem, że jak teraz zostawicie łapkę w górę, to będę miał o 1% szans więcej, że trafię coś fajnego właśnie w tych spinach, więc proszę, każdy jak teraz zostawi, to tyle tych procentów zbierzemy, że na pewno coś nowego trafię, więc kto może to lajkuje z góry, dziękuję, widzowie. Ej, co jak co, ale ten mój skinek jest giga śmieszny, naprawdę, jestem w szoku, że te ręce tak śmiesznie wyglądają, bo tak to no wygląda jak zwykły Mikołaj, ale jak popatrzymy na te ręce, czemu ja spadłem? Klikałem podwójny skok, a mi nie zadziałało, no i pewnie przez to odpadnę, widzowie, ale nie o tym, bo tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku będzie mnóstwo otwierania. Jeśli chcecie więcej odcinków, w których będę otwierał, to zostawcie suba na moim kanale, żeby tego nie przegapić, bo zawsze jak wychodzi jakiś nowy spin, nowe koło fortuny, no to otwieramy naprawdę ich dużo, więc naprawdę myślę, że warto być tutaj na moim kanale, widzowie, i subskrybować mnie najlepiej z dzwoneczkiem. Pochwalcie mi się w komentarzu, kto z was ma włączony dzwoneczek na moim kanale, a mi się na szczęście udało wejść do kolejnej gierki. W ogóle patrzcie, ten ziomeczek obok mnie, co tam był, z tym skinem, o właśnie ten, co tutaj widzicie, nowy skinek był darmowy, nie? Napiszcie mi w komentarzu, czy też go odebraliście, czy nie. Taki jeździec, kierowca, który był za darmo w sklepie, epicki skin, więc bardzo fajnie ze strony twórców. I tak jak wam mówiłem, że będziemy mieli darmowego skina ze Stumble Guys w okolicach świąt, no i go dostaliśmy. I teraz mapka, którą w sumie w miarę lubię, no chyba że są osoby, które chcą mnie specjalnie zrzucać. Tutaj mam nadzieję, że takich osób nie będzie i powinniśmy sobie bez problemu poradzić i dojść do finału. A po tym finale, o ile oczywiście dojdziemy, od razu otwieramy spiny. Dużo ich będę otwierał, więc serio, widzowie, zostańcie do końca, ja muszę uciekać od tej bomby. No, tak to się prezentuje, mordeczki. Możecie mi napisać w komentarzu, czy wam udało się trafić jakiegoś nowego, specjalnego, świątecznego skinka, który dopiero wyszedł. Albo no, nie świątecznego, tylko związanego z tym update'em też, nie? Jakiegoś po prostu nowego skina. Dajcie mi znać, widzowie, w komentarzu. Ja sobie czytam często te komentarze i patrzę, co tam piszecie, więc no naprawdę warto, naprawdę warto. Oj, troszkę tych bomb się tutaj zebrało. Może ja przyjmę taktykę, że po prostu stoję sobie z boku i czekam, aż coś wybuchnie. O Jezu, Jezu, dobra, jednak muszę ciągle uciekać. O, ciężko się gra, widzowie. Ej, chłop nie chciał zrzucić prawie. Ja ci dam, dziadzie. Ja ci dam, gościu. Ledwo się utrzymałem, matko, widzowie. Ja się boję tego trybu. Przecież to jest tak się ciężko gra. Jeszcze jedna osoba musi odpaść. Nie mogę to być ja. Nie, to nie będę ja, widzowie. Nie ma opcji. Dobra, nice. Teraz proszę o wylosowanie w finale autek. Zagrałbym sobie autka, tak o. No i proszę bardzo, mówię, mam, mega fajnie. Postaram się ugrać, też mi możecie napisać w komentarzu, widzowie. Dużo was dzisiaj proszę o komentarze. Ale jestem ciekawy, jak tam wam się gra na tym nowym trybie. Czy według was jest on spoko, czy zrobiliście już na nim jakiegoś winka, czy coś w tym stylu. Ja postaram się teraz zrobić tutaj winka właśnie na tym trybie, ale no niektórzy na razie zaczęli troszkę lepiej ode mnie, więc muszę się śpieszyć i muszę się tu wkraść, a i tu może wbiję jeszcze. Dobra, nie najgorzej, nie najgorzej. Teraz szybki skok tutaj, pięknie. Lecimy dalej, mogłem zacząć troszkę lepiej, ale nie ma tragedii, ziomeczki. Jestem na razie na drugim miejscu, tylko jakiś król jest tam przede mną. Więc lecimy tutaj i trzeba go wyprzedzić na tych autkach, nie? Bo jak na autkach nie dam z nim rady, to już będą kłopoty. Oj, chyba mi się nie uda, bo nie zakręciłem nawet. Jezuś, co ja robię, widzowie? Będzie ciężko to wygrać. Każdy mnie wyprzedza tutaj. Na razie trzecie miejsce, ale o, już czwarte. Chłopce tyłem jedzie i mnie wyprzedza. Nie mam pytań. Co to jest? No nie, zaś dowaliłem. Jeszcze jestem za słaby na tą mapkę, niestety. Muszę się troszkę podszkolić na niej. Nie ma co ukrywać, ledwo zdążyłem. Dobra, lecimy dalej, widzowie. No nie, no oni wszyscy mnie tutaj bokiem jakieś drifty robią. Ja tak nie potrafię dobrze. No, idź panie. No więc dobra, widzowie, teraz możemy przejść do właściwej części odcinka. Ja w ogóle, jak ktoś to kupiłem tą ofertę tutaj z Mikołajkiem, tak ona się prezentuje, tam miałem jeszcze specjalne rzeczy, więc no, ale nie o tym, nie o tym, widzowie, no bo teraz otworzymy sobie te specjalne koła świąteczne. Na początek za 55 gemów i mamy tutaj mordeczki Armymana, specjalnego tego Bobasa, też go chcę mieć mega śnie, ale jest na niego tylko 1% szans. No w ogóle chcę po prostu jakieś nowe skiny dropnąć, mam nadzieję, że mi dropną, no i polujemy na tą legendę. To by było superowo, no zobaczymy, jak to będzie. Dawać razy 10, dobra, dajmy na razie razy może 5, dobra, razy 5 i zobaczymy, jak to pójdzie. Bardzo mi się podoba to nowe kręcenie świąteczne i słabiutko zaczynamy, bardzo słabo zaczynamy od duplikatu, nie podoba mi się to, dajcie chociaż tego epika jednego, no! Ostatnio mam totalnego niefarta, jeśli chodzi o otwieranie spinów na tym koncie. Liczę, że to się zmieni w tym odcinku i że coś nam dobrego dropnie! Dlaczego nie ma żadnego nowego tutaj? Nie no, widzowie, to jest tragedia jakaś. No, przyleciał ten Bobas, więc może tym razem... Czemu nawet te epiki nie są blisko? 4,5% to jest przecież dużo, a ja w ogóle ich nie mogę trafić. Nie wierzę w to, nie wierzę, widzowie.
nie spodziewałem się. Dobra, to teraz dla odmiany otwórzmy sobie może dwa te spiny i wydam na nie 180 gemów. I tutaj liczymy na legendę. Tu jest jeszcze mniejsza szansa, że jakąś legendę trafię, ale jakbym trafił, to te skinki byłyby piękne. Znowu tego klauna nietypowego, bo już tyle razy go trafiałem. Dajcie coś lepszego, proszę. No! Idź pan mi z takimi trafami. Nie poddajemy się, widzowie, jeszcze mi zostało 1355 gemów, ja tego tak nie zostawię. Musimy tutaj trafić coś nowego w końcu. Okej, taki pojedynczy spinek i później ustawimy sobie może znowu razy 5, czy coś w tym stylu. Więc trzymajcie kciuki, żeby tu coś było, widzowie. Proszę, tym razem dajcie mi coś. Coraz bardziej się załamuje, naprawdę. Kurczę, tyle gemów ostatnio wydaje i żaden fajny skin mi nie może dropnąć. Ani jeden, mordeczki, ani jeden. No ale nic, lecimy z kolejnym. Może tym razem coś lepszego mi dadzą. Tak, 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 jeszcze legenda. No legenda byłaby idealnie, ale nie tym razem. Mamy retro bobo, więc nie narzekam. On jest akurat najbrzydszym z tych skinków, które mogłem trafić. Ale jest nowy i to mnie cieszy, więc wyposażamy go sobie, no i już w sumie pierwszy prezent od Mikołaja, w sumie bardziej na święta dostałem, bo mamy nowego skina. Lecimy po kolejne prezenty. Otwieram to, póki tak fajnie idzie, póki jest szczęśliwe. Zobaczmy, co tu będziemy mieli w sumie. No chciałbym tego bobasa bardzo, no jest taki śmieszny i ma wielki łeb, ale nie tym razem. Dobra, szalejemy i daję teraz razy 5 za 275 gemów. Matko, moje wszystkie biedne gemy pójdą, widzowie. Tak! Nie, nie, ja już myślałem, że legenda będzie. Czyli jest coraz większa szansa, widzowie, że ją trafimy. Cały czas jest blisko, albo chociaż tego żołnierzyka by mi dali zielonego. To też by było spoko, jakbym te dwa epiki trafił. Chociaż żeby te dwa były, proszę. No nie tym razem, nie tym razem. Jeszcze teraz chyba dwa spiny mi się wydaje. No i trzymajcie kciuki, mordeczki. Coraz bliżej jesteśmy, żeby tutaj coś trafić. O, tak blisko. Ale pirata czeka nie miałem, więc to nie jest akurat ten najgorszy drop. No, teraz, 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 teraz. Jezu, no, to tak uzależnia otwieranie tych skrzydek. Okej, okay, walimy jeszcze razy 5 i jak teraz tutaj mi nic nie wpadnie, to otworzymy sobie trochę tych za 90. Liczę, że tutaj już chociaż będzie albo ten epic żołnierz, no albo legenda Bobas, to bym był przeszczęśliwy, widzowie, naprawdę. Musi się udać, no, nie zawiedźcie mnie. Proszę, tym razem tak, znowu on, czemu ciągle ten sam? No nie wierzę w to, 3 razy go trafiłem, ziomeczki, raz by mi wystarczyło, no 2 jeszcze to rozumiem, ale trzeci... Oj, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to totalnie, no halo, proszę. Jakiegoś marynarza, przynajmniej go nie miałem, dobra, jest plus. Ale liczymy, że tu będzie teraz coś jeszcze fajnego. Nie podoba mi się, nie podoba mi się totalnie. Zostało mi teraz 640 gemów. Pomyślmy, jakbym sobie dał tutaj razy 4, to mam 360. Dobra, zróbmy to. Razy 4 poszło tych lepszych za 90 gemów. I tutaj już tylko na legendy polujemy. Tak! Jezus, no nie wierzę, widzowie! Serio, jedna legenda i miałbym humor poprawiony i byłbym zadowolony z tego openingu. No! Znowu jedno w prawo brakło. Znowu jedno w prawo. Ojojo, jest, dobra, teraz jestem zadowolony, mordeczki. Kapitan Nohert, jego chciałem zawsze mieć, to jest taki limitowany skinek, więc... Drugi fajny prezent od Mikołaja i trzeci ciastek! Tak! Tak jest! Trzy kozackie prezenty od świętego Mikołaja. Opłacało się teraz otworzyć to za 90 gemów. No i jestem zadowolony z tego openingu już na pewno. A teraz planuję jeszcze resztę tych gemów, 280 mam, wydać właśnie na koło świątecznych zabawek i będziemy jeszcze polowali na tego tutaj baby dola, albo chociaż na tego żołnierzyka. Gdybym jeszcze jakiegoś jednego z nich trafił, to bym w ogóle był przeszczęśliwy. Ale i tak jestem zadowolony z tego openingu. Naprawdę spoko, widzowie, mamy ciastka. Więc giga fajnie, jeszcze kapitan Nohert wleciał, mega spoko drop. Ale nie poddajemy się, lecimy dalej, muszę przepchnąć świnę, bo tyle gadam. O, dobra, udało się. No to co, lecimy dalej. Dajcie mi jeszcze coś dobrego. Już jestem tak podjarany tym otwieraniem, że liczymy tutaj na coś takiego mocnego, więc nie zawiedzcie mnie. Proszę, proszę, proszę. Nie, niestety nie. To jeszcze nie był ostatni spin. Nie wiem, ile jeszcze mi ich zostało, bo nie liczyłem, ale no zobaczmy, zobaczmy. Też nie tym razem. Tam przeleciał ten bobas, ale niestety go nie trafiliśmy. No i co? Zostało mi 5 gemów. Ale mam troszkę więcej za to epickich skórek. I czy w epickich skórkach da się trafić jakiegoś nowego skina, czy raczej nie? To mnie dosyć mocno ciekawi, widzowie. Chyba się nie da, bo przeleciało wszystko. Ale jeszcze chyba mam tutaj dwa te spiny do otworzenia, więc nimi zakończymy sobie ten odcineczek. Dziękuję z całego serduszka, że tutaj dzisiaj razem ze mną byliście i że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i suba po więcej odcinków. Kolejny odcinek, który wleci, już nie będzie taki typowy z otwierania, tylko bardziej z newsów. O, trafiam legendę na koniec, więc w sumie myślę, że naprawdę dzisiaj opening całkiem spoko. Tak jeszcze wam szybko pokażę, mamy tego retro boba, mianowicie jeszcze z legend, mordeczki, mamy ciastka, co mega mnie cieszy, on jest giga fajny. No i jeszcze kapitan Nohert wleciał, który jest tutaj, dlatego jestem zadowolony z tego openingu. Do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie się, hejo!